nie od taty. No właśnie, to jest ten przykład od taty. Czterolatek na plecach, tak. Tak, a potem w wieku 6 lat pierwsza motorynka, pierwsze jakieś takie mniejsze pojemnościowo motocykle, no i coraz wyżej, no i gdzieś tam już te 30 ponad lat się jeździ. My ogólnie swoją pasję wiążemy z pomaganiem ludziom, bo i tak samo wydajemy kalendarze charytatywne i robimy teraz już drugie, te nasze motoserce. Generalnie impreza jest cykliczna i w zasadzie funkcjonuje w świecie motocyklowym już od 15 lat. Została wymyślona przez klub motocyklowy, który jest zrzeszony w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Każdy klub jak może, jak ma możliwości i ochotę, organizuje sobie motoserce gdzieś tam w swoim regionie. Polega to na tym, że zbieramy po prostu krew. Ja jestem wielokrotnym dawcą, często uczestniczę właśnie w takich akcjach motoserca. To nie jest moje pierwsze takie spotkanie. No a że akurat pogoda dopisała, nie jestem z Tychów, a że pogoda dopisała, no to przyjechałem. Podobnie jak pan tutaj, też jestem wielokrotnym dawcą. Oddaję, kiedy mi czas pozwala, bo sporo pracuję. I akurat dzisiaj podobnie ta ekipa jest tutaj, bo normalnie oni stoją podoszone, ja zawsze oddaję podoszone w Tychach. I akurat tak się trafiło, że mam dzień wolny i postanowiłem spróbować oddać. No, nie zawsze mi się to udawało, ale częściej tak. Dawcą może być każdy zdrowy osobnik w wieku od 18 do 60 lat, który jest bezwzględnie zdrowy. To znaczy, że chodzi o to nie, że on nie będzie miał kataru czy przeziębienia, ale on ma być zdrowy, typu Hashimoto, choroby tarczycy, padaczka. To są choroby wszystko wykluczające. Musi przyjść z dowodem osobistym. Musi być po posiłku, maksimum 2 godziny po posiłku. Musi być nawodniony odpowiednio, czyli dzień wcześniej już wypić koło litra wody wieczorem, a w dniu oddania 1,5 litra wody. Będziemy miały wystawione za momencik, tak naprawdę napompują się 3 fantastyczne, duże dmuchańce, więc będzie można sobie pozjeżdżać, poskakać, dzieciaki będą mogły się pobawić. Oprócz tego będzie można pomalować nasz fantastyczny samochód, który potem zostanie przez strażaków porościnany. To już jest wieloletnie moje członkostwo w klubie kongresowym i jest to 15. edycja, jeżeli chodzi o ogólnopolską akcję. Natomiast w Sosnowcu jest to 7. edycja. Motocykliści głównie powinni pamiętać o tym, żeby jeździć z głową, tak? Nie tylko wkładamy ten kask i jeździmy, trzeba pamiętać również o uprawnieniach, bo niejednokrotnie się słyszy, że jeżdżą motocykliści bez uprawnień. Mało tego, strój, który powiedzmy zakładamy na siebie, powinien być tak dopasowany, żeby było nam wygodnie i mało tego bezpiecznie, tak? Jeżeli chodzi o, powiedzmy, motocyklistów tutaj, co mamy w koło, tutaj panowie naprawdę są ubrani dobrze, jeżeli chodzi o porę roku, bo jest ciepło, a oni są ubrani bezpiecznie. No i co najważniejsze, pamiętajmy o zapinaniu tutaj kasku, tak? Bo to jest też jedno z ważniejszych rzeczy do bezpieczeństwa.